żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych, że nie można mówić o przyszłej architekturze bezpieczeństwa, bo to w tych kategoriach musimy już dzisiaj myśleć, bez Ukrainy bezpiecznej i swobodnej, bo inaczej ta recydywa rosyjskiej agresji, no wcześniej czy później się zdarzy. Trzeba myśleć dzisiaj taki w taką stronę, żeby zabezpieczyć świat przed kolejnymi przed kolejną agresją. No przeciekawe to czasy, bo właśnie zdaje się skończył przemawiać Władimir Putin, który no, długo odkładał swoje orędzie o stanie państwa. Nie bardzo ma się czym pochwalić. No, skoncentrował się na jakichś propagandowych tezach. Czas na tym akurat dzisiaj o tym mówić, ale to jest też ten czynnik, który warto wyróżniać. No tak, no i właśnie w Londynie, praktycznie prawie bezpośrednio przed wizytą amerykańskiego prezydenta w naszym kraju był prezydent Andrzej Duda, później wracając do kraju jeszcze Monarch. No i oczywiście Joe Biden jest w Polsce i powiem wam tak, że to jest bardzo ważny, najważniejszy sojusz Polski z jakimś innym po prostu krajem i powiem wam tak, że bardzo dobrze, że Joe Biden nie ma gdzieś to, że na Ukrainie dzieje się wojna, nie ma to gdzieś, że Polska potrzebuje, wiecie, też jakiegoś wsparcia, jak to się mówi, można to powiedzieć, wsparcia zbrojnego i oczywiście takie wsparcie mamy. No i oczywiście ja jestem ciekawy, co po prostu dzisiaj Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, powie w Warszawie. Mam nadzieję, że te słowa będą prawdziwe. Mam nadzieję, że te słowa właśnie będą takie, że on pokaże siłę Stanów Zjednoczonych, siłę właśnie sojuszu Polski ze Stanami. I piszcie w komentarzach, co ty myślicie. Prezydent USA z wizytą w Polsce. Tutaj już wszystko jest, wiecie, przygotowywane. Powiedziałbym bardziej dekoracyjne i ideologii do zgryzienia, bo to już mieliśmy... No i oczywiście, na Ukrainie to nie jest żadna rosyjska specjalna wojskowa akcja czy coś takiego. To jest wojna. To jest wojna. Specjalna operacja wojskowa. Nie, to jest wojna. To jest po prostu wojna. I teraz oczywiście Zachód musi po prostu mieć ze sobą sojusz. Sojusz. Litwa i tak dalej. Powiem wam tak, że jeżeli będziemy mieli sojusz właśnie ze swoimi sąsiadami, tutaj tymi najbliższymi, to będzie wszystko dobrze, ale najbardziej właśnie, najważniejszy jest sojusz z USA. Najbardziej jest najważniejszy, kurczę, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że najbardziej trzeba dbać o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, bo ten sojusz właśnie nam przyniesie korzyści. Jest tutaj samolot prezydenta, Air Force One. Jest ta maszyna. Jest oczywiście prezydent USA. Przemówienie Joe Bidena w Polsce, ale wczoraj był z wizytą, nieoczekiwaną wizytą w Kijowie. Jak zaznaczył prezydent Ukrainy, efekty naszych rozmów z amerykańskim prezydentem na temat dostaw uzbrojenia będą widoczne na polu bitwy. Tak właśnie mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Joe Bidenem. Ale oczywiście wszyscy byliśmy zainteresowani tym, co Joe Biden powie w Kijowie, gdzie spędził zaledwie 5 godzin, ale jakże ważne były to godziny dla Ukrainy. Amerykański prezydent zaznaczył, że kolejnym krokiem pomocy wojskowej będzie pakiet o wartości 500 milionów dolarów.
To jest naprawdę bardzo duża kwota i mam nadzieję, że pomoże Ukrainie, a Rosja przegra. Rosja musi przegrać. Wiemy, że odczuć wydarzeń i perspektywę dotyczącą tej wojny. Koordynujemy nasze działania w zakresie nacisków na państwo terrorystyczne wraz z nasileniem sankcji na szczeblu dwustronnym i formacie G7. Myśleli, że to może być koniec Ukrainy. Po roku Kijów nadal się broni, tak jak cała Ukraina i demokracja. Ameryka i cały świat jest z wami. Kijów zdobył część mojego serca. To niezwykłe, że wszyscy sprzeciwili się rosyjskiej agresji. Wszyscy starali się dołożyć coś do tego wysiłku. Bombardowani są niewinni cywile. Cały świat na to patrzy i widzi, że to największa wojna w Europie od ponad 70 lat. Udało wam się odnieść sukces. Będziecie dalej odnosić sukcesy. Naród amerykański sprzeciwił się agresji, która zagraża nam wszystkim. Zbudowaliśmy koalicję państw na całym świecie. Jest tych krajów ponad 50. Pomagają one bronić się Ukrainie i udzielają bezprecedensowego wsparcia. Nałożyliśmy sankcje, które duszą Rosję. Dostarczyliśmy i dostarczymy ponad 700 czołgów, 1000 bojowych wozów piechoty, ponad 1000 systemów artyleryjskich, ponad 2 miliony sztuk amunicji, liczne systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej. Nasz kolejny krok to kolejny pakiet o wartości 500 milionów dolarów. I ja jestem dumny z prezydenta Joe Bidena, że on chce pomagać Ukrainie, że on po prostu chce czynić dobro tam, że chce wysłać ten cały sprzęt, oczywiście ten cały pakiet, który jest naprawdę bardzo, bardzo duży i uważam, że jest to naprawdę wielkie wsparcie, a Rosja po prostu przegra. Rosja był, Ukraina git. Yo.